dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś środa, 15 dzień września. Cieszę się, że ten dzień możemy rozpocząć od Słowa Bożego, które jak zawsze ma niezwykłe przesłanie. Przesłanie, które dotyczy każdej i każdego z nas. Posłuchajcie, u proroka Izajasza w 54 rozdziale, w 14 wierszu, takie są słowa. Będziesz daleki od ucisku, bo nie masz powodu się bać. I od przestrachu, bo nie zbliży się do Ciebie. A Jezus w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale w 27 wierszu powiedział: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Pokój, tak bardzo potrzebny każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, potrzebujemy pokoju. Chcemy czuć się bezpiecznie, nie chcemy go utracić. A niestety, jak każdy z nas może doświadczyć, tak często pokój bywa zachwiany. Wiele rzeczy w naszym życiu jest niepewnych, wielu rzeczy się boimy. Zastanawiamy się, jak będą wyglądały kolejne tygodnie, miesiące życia w świecie, który przecież ciągle zmaga się z pandemią. Zastanawiamy się, co będzie z nauką naszych dzieci, jak będzie wyglądał rynek pracy, czy uda nam się utrzymać pracę, czy wszystko dobrze się poukłada w różnych sferach naszego życia. Tak wiele pytań i w zasadzie ciągle tak mało odpowiedzi. To sprawia, że w naszym życiu i w naszym sercu wiele jest niepokoju. Ale jest pokój, którego nic nie może zachwiać. Pokój, z którym przychodzi do Ciebie, do mnie każdego dnia na nowo Pan Bóg, który możemy czerpać i który nigdy się nie skończy, nigdy się nie wyczerpie. O tym pokoju dzisiaj bardzo wyraźnie słyszymy, zarówno w Starym Testamencie, gdzie są słowa otuchy, słowa nadziei, właśnie pokoju, który ma zostać wlany w serce Izraelitów, jak i w słowach Jezusa Chrystusa. Jezusa, który mówi do swoich uczniów jeszcze w czasie pokoju, jeszcze kiedy wszystko jest w porządku, ale już za chwilę będzie od nich zabrany. W ich sercu i w ich życiu pojawi się niepokój, strach, niepewność, lęk o własne życie, bo przecież zostaną osamotnieni. Jezus, przygotowując ich na to, mówi: Mój pokój daję wam, inny niż daje świat, lepszy, doskonalszy, zresztą pokój, którego świat dać nie może, ale też świat zabrać nie może. Taki pokój pozwala nam pewniej stanąć na ziemi. Pozwala nam cieszyć się życiem pomimo tego, że wiele jest przed nami wyzwań i wiele niepewności. Wreszcie pomaga nam z nadzieją i z pewnością spojrzeć w przyszłość, bo wiemy, że nasze poczucie bezpieczeństwa, moja pewność siebie nie jest oparta na mojej sile, pracy, powołaniu, zadaniu. Jest oparta na tym, który powołał mnie do życia, który powołuje do różnych funkcji, zadań, oparta na Bogu. Bogu, który jest pokojem i w którym można znaleźć pokój. Bliskości i obecności Księcia Pokoju w Twoim życiu, Jezusa Chrystusa. Zostań z Bogiem. Dobrego dnia i do zobaczenia.